kłopotów różnych taka moc. Na porcję składa się codzienną, że kiedy wreszcie przyjdzie noc, cierpimy czasem na bezsenność. Walczyć z nią nieraz próżny trud skręca człowieka na posłaniu. I wreszcie wczoraj istny cud, znalazłam nagle sposób na nią. Proszę, słuchajcie mnie uważnie, oto mój na bezsenność sposób. Należy siłą wyobraźni przywołać twarze kilku osób. Potem się trzeba przyjrzeć im i pożywszy się na wznak albo na boku, mniejsza z tym, powoli liczyć tak. Numer jeden to ten ktoś, co robótki robi podłe. Drugi to ten, co za złe ma, że ci w życiu się powiodło. Trzeci z czwartym wzrokiem złym gapią się spod ciężkich powiek. Orzeszkowa kiedyś im poświęciła całą powieść. Numer piąty to ten ktoś, kto cię spycha, by wypłynąć. Numer szósty to ten gość, co poderwał ci dziewczynę. Siódmy ten, co cieszy się, że ze strachu przed nim drżysz, a ósmego już nie widzisz. Śpisz, spokojnie śpisz. Barany.